W ogrodzie saskim koło fontanny jakiś się frajer przysiadł do panny. Była niewinna jak wonna lilia, na imię miała panna. Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj jestem na warszawskiej Woli, dokładnie na Kole, giełda staroci. I to jest miejsce, gdzie się bardzo dobrze wyczuwa klimat Warszawy i klimat starych czasów. Mnóstwo starych przedmiotów, porcelany, zegary, fajansy, banknoty itp. itd. Zobaczcie, jak tutaj jest. Porozmawiam trochę z ludźmi sprzedającymi, no i oczywiście z ludźmi kupującymi. A ja też będę sprzedawał. Rembrandty, Rembrandty i inne fanty, Van Goghi pod nogi. I proszę bardzo, ze mną pan Jacek. Pan Jacek mówi, że na giełdzie na Kole jest od samego początku, tak? Proszę pana, Koło to jest już dawno, dawno, dawno. Natomiast przedtem była huta, potem było nad Wisłą, no i potem było Koło. Nie wiem, ile to lat tutaj już jesteśmy. No ale więcej niż 22, prawda? Pan powiedział, że pan więcej. Myślę, że zdecydowanie więcej. Ja jestem 46 lat w tej branży. Po prostu w momencie, jak wyskoczyłem ze studiów, miałem urlop dziekański, poszedłem na bazarek, kupiłem zegar, zakochałem się w antykach, powiesiłem jeden zegar, drugi zegar, no i potem skąd ci ludzie biorą? No ze wsi, no to samochód, wtedy to był Moskwicz 407, no i się jechało elegancko do chłopa, dzień dobry, są jakieś antyki, starocie. A niech pan sobie idzie na strych i wyszuka. No i spalona ziemia, wszystko. Nie tylko zegary, czyli w związku z tym było... No ale niech pan nie mówi, że taki pater, na przykład jak pan trzyma w ręku, no to od chłopa można było... Proszę pana, takie rzeczy to były... Piesek sobie na przykład jadł z tego potrawę. Miska psia była. Tak, a jest to naczynie do kawioru. Firmy Henneberg, warszawska firma platerowa. Henneberg to jest ta firma, która się połączyła z inną firmą i Hefra powstała, tak? Wie pan, nie mam wiedzy na ten temat. Jest to... Chyba tak, bo bracia Henneberg to jest jeden człon Hefry. Ale właśnie, to jest plater warszawski i wolski, można powiedzieć. Nie wiem, czy oni na Woli pracowali, nie umiem powiedzieć. To trzeba zajrzeć w mądre katalogi, ja tym handluję tylko. Jest to przedmiot, jak pan widzi, tu powinna być jeszcze łyżeczka do kawioru. Powinna być również stawka szklana, która między powierzchnią platerowaną a kawiorem ochładzała. Panie Jerzy, co to są za piękne biurka, sekretarzyki, czy to rokokoko? Tak prawie że, proszę pana, to jest taka nereczka, biurko w stylu barokowym. Takie bogactwo. I również komoda, która mogłaby stać, zresztą stoi obok siebie, też w podobnym stylu. Czyli barok, taki końcówka XVIII wieku. A gdzie te meble powstawały? Czy to są polskie meble? To jest Francja. Zdecydowanie to jest typowe brązy i tak dalej. To tylko Francja. Myśmy naśladowali to tylko, natomiast to jest oryginalny francuski mebel. A dlaczego nerka to jest? Ponieważ ma kształt nerki, co widać, zresztą wystarczyłoby spojrzeć na to dokładnie. Ja nigdy swojej nerki nie widziałem, przyznam szczerze. Czy często pani robi zakupy na giełdzie, tutaj na Kole? Tak, tak, bardzo lubię to miejsce. Bardzo lubię to miejsce, tak. A od jak dawna pani tutaj przychodzi robić zakupy? O, trudno powiedzieć, od paru lat, zdecydowanie. Dzisiaj słyszałem, że szuka pani cukiernicy. Jakiej cukiernicy pani szuka, oprócz tego, że rozumiem, starej i z historią? Taki, w której się zakocham. Zobaczę i się zakocham. Chciałabym, żeby była rzeczywiście oryginalna, żeby pasowała do mojego wnętrza. No i taka właśnie, która wpadnie mi w oko. A co to za piękny fajans czy porcelanę ma pan w ręku? Trzymamy tutaj porcelanę Patere Rosenthala typu Molière, produkowany od początku XX wieku do lat 50., 60. A jakie są najstarsze tutaj eksponaty, które pan ma z porcelany albo z fajansu? Około XIX wiek, początek XX. A ma ktoś tutaj na przykład rzeczy z XVIII, XVII wieku na giełdzie na Kole? Myślę, że są, prawda? No XVII wiek to ciężko. Ciężko. Znaczy porcelanę w Europie mamy od XVII wieku. A inne rzeczy oczywiście wcześniej. Okay. Tak jak porcelana miśnieńska, fabryka powstała w 1730 którymś roku, nie? Założył ją August Mocny.
Może pokażę. Dobrze, miśnia to się kojarzy, kurczę, bardzo fajnie. To z tego możemy być dumni. Gdzie mamy tutaj porcelan? O, jaki ładny drobiażdżek. Co, rozumiem, wazonik to jest, czy kubeczek? Wazonik. Pokażmy może tutaj do kamerki. Proszę bardzo, miśnia. Najdroższa porcelana w Europie. Najdroższa porcelana w Europie. Na szczęście, pach. To już 22 lata, jak pan jest na giełdzie na kole. Jak to się zaczęło? No zaczęło się od tego, że kupiłem pierwszy zegar. Pierwszy zegar, który miał być prezentem dla córki, ale okazało się, że miał mały mankament. Ponieważ moje doświadczenie było bardzo podobne do zegara mistrzowskiego, to zacząłem się interesować naprawianiem zegarów. I od tego już przez 25 lat kolekcjonuję zegary, naprawiam, pomagam zegarmistrzom w częściach zamiennych. No, z tego co widzę, to ci sami klienci po kilku latach wracają do mnie. Także nawet nie kupując, przychodzą, składają życzenia, witają się ze mną. No jest rodzinna atmosfera. A ja bym chciał zapytać, a jaka jest firma polska, taka zegarkowa, bo Patek to mi się kojarzy, prawda, bo to jest taka luksusowa, ale jaka jest może taka mniej znana firma, która produkowała zegarki, polska, warszawska na przykład? No warszawskiej to nie pamiętam. Była taka przedwojenna, która produkowała budziki. Natomiast dawno już przed wojną zakończyła. Natomiast firma powojenna to jest Błonie nasze kochane, które wyszło w wielu egzemplarzach, w wielu modelach i jest bardzo poszukiwane teraz przez klientów. No, po prostu są tacy, co uwielbiają polskie zegary marki Błonie. Różne typy. Aras, Bałtyk, no, Junior, no masa tego była. Witam serdecznie. Cześć. Jak tam zakupy? No na razie przyszliśmy, dopiero zaczynamy, weszliśmy dopiero przez bramę. Ale słyszałem, że ty tutaj jesteś częstą klientką. Tak, tak. No jak mam czas i trochę mam daleko i samochód, to praktycznie co tydzień. Słuchaj, a dlaczego tutaj przychodzisz? Czy tutaj oprócz produktów interesuje cię też klimat panujący? To znaczy zawsze można przeprowadzić tutaj jakąś fajną rozmowę. Tutaj na przykład ostatnio kupiłam fajny obraz u pana, opowiedział mi o swojej artystycznej drodze, ale właśnie głównie chcę się tutaj rozejrzeć, jeżeli chodzi o jakieś różne dodatki, ramy, lustra, jakieś takie rzeczy. No widzę tutaj pan obkupiony dobrze na giełdzie, dwie siateczki, plecak też pełny. Co pan kupował dzisiaj? No głównie ceramikę. Jaką ceramikę? No taką, jaka jest tania, a ma dużą wartość. No, ludzie kupują głównie rzeczy efektowne powierzchownie, nie kupują na przykład belgijskich kamionek, nie kupują wyrobów takich, które no, są bardzo ładne, ale po prostu są nie tak efektowne jak to, co się ludziom najbardziej podoba. Więc ja sobie znalazłem niszę i kupuję to, co mi odpowiada. A słyszałem, że tutaj nawet można trafić czasami coś art deco i to naprawdę w małych cenach i że niektórzy w ogóle nie wiedzą, co to jest. Nie, no art deco, jak art deco, no to na przykład to ma pan tutaj art deco, prawda, taką paterkę, no, która jest oczywiście masową produkcją z kamionki. Jest całkiem ładna, kupiłem ją za grosze. Pewno na Allegro czy na innym serwisie internetowym by kosztowała, no nie wiem, 5 razy tyle. No ale oczywiście nie handluję, kupuję, bo te rzeczy mi się podobają. Panie Darku, pan to tutaj podobno jest stałym elementem tej giełdy. Jak pan pamięta tutaj początki tej giełdy? Albo początki tego bazaru? Bazar, proszę pana, to jest tutaj od zawsze, jak pamiętam. Ja jestem urodzony tu na kole i miałem kilkadziesiąt metrów stąd. Także bazar był zawsze, tylko na początku był tylko i wyłącznie bazar warzywny. Przyjeżdżali rolnicy końmi z sieczką, żywe gęsi można było kupić, kury, ser własnej roboty. A teraz to praktycznie są nie tyle rolnicy, co pośrednicy. Ale to już jest bazar rolny. Piątki i we wtorki. I giełda akwarystyczna też jest, poniedziałki. Giełda akwarystyczna to w tym miejscu znajduje się. Można kupić rybki, roślinki i cały osprzęt do akwarium. No tak, ale nas najbardziej... A starocie to są sobota, niedziela, które są tutaj ze 30 lat. Z tym, że na początku było to na tyle duże, że nie mieściło się na bazarze. To nawet ulica Ciołka cała była zajęta, autobusy nie chodziły i handel odbywał się bezpośrednio na ulicy. Co się wtedy sprzedawało tam na początku? Wszystko.
wszystko, bo to były czasy, kiedy na półkach był ocet i musztarda, więc każdy towar, który był cokolwiek inny niż to, co można było kupić w naszych sklepach, schodziło. No a widzę panu tutaj te bardzo ciekawe tutaj lampy, solniczki. No a co u pana się cieszy największą popularnością? Nic. Proszę pana, w tej chwili klient to jest gatunek na wymarciu. To są takie jak białe nosorożce. Białe kruki i jeszcze z rogiem. Może to chodzi o te latające konie, tak zwane te... Dobrze. To były Pegazy. Pegazy, właśnie o to chciałem powiedzieć. No ale widzę też tutaj ikony bardzo ładne. No to takie ikony to już są... Kurczę, to pan przed deszczem, to jak będzie kapać, to pan to zasłania. Nie, to się zasłania, oczywiście. To się chroni przed wilgocią, no bo to szkoda tego, wie pan. To, co może zmoknąć, to może. No. Srebra mogą zmoknąć, szkło może zmoknąć, no nic się nie dzieje, ale drewno to już nie bardzo. Ale ogólnie pana specjalizacja to jakby lampy. To lampy naftowe, tak. Ja jestem kolekcjonerem lamp naftowych i praktycznie rzecz biorąc nie jestem tylko handlarzem, ale pasjonatem tych rzeczy. Także w domu mam ponad 60 lamp. A najstarszą lampę naftową jaką pan ma? Proszę pana, najstarszą to mam, to trudno powiedzieć, dlatego że mam replikę lampy naftowej Łukasiewicza. Łukasiewicz skonstruował lampę naftową w latach 52 roku, 1852 roku. No to były praktycznie tak z naszego obecnego oglądu, to są dwie szklanki postawione jedna na drugą ze sznurkiem. I to paliło. No dobrze. To już są lampy, proszę pana, ja wiem, no z okresu... Z okresu ostatnich 20 lat XIX wieku i początek XX wieku. Jakaś słynna fabryka lamp, może warszawska? No to Serkowski była, ale to właściwie nie tyle lamp, co elementów do lamp. Lampy, no Matador, Dietmar, to są takie firmy niemieckie. Hugo Schneider, to są firmy, które produkowały lampy i elementy do lamp, bo wiele, już wtedy była pewnego rodzaju unifikacja i niektóre firmy zapożyczały sobie elementy, czy szkła ciągowe, czy brennery, czy zbiorniki na naftę. Czy pierwszy raz jesteś na giełdzie na kole? To jest pierwszy raz jestem. A skąd się dowiedziałaś o tej giełdzie? Kto ci o tym powiedział? Jak się tu zjawiłaś? Kto mi powiedział? Jakby wiedziałam bardzo długo, tak długo, że nie pamiętam nawet jakby skąd o tym wiem, to jest jakoś po prostu w mojej świadomości, ale bardzo dużo moich znajomych o tym mówi i tu często jest i stwierdziłam, że w końcu przyjdę też i zobaczę, szczególnie, że trzeba teraz szukać prezentów. Coś wpadło ci w oko, a właściwie czego szukasz? Porcelana? Właśnie nie wiem, jest dużo bardzo porcelany, jakby to głównie jest to, co widzę, a... Szukam takiego czegoś unikatowego bardziej, w sensie no unikatowego, porcelana jest unikatowa, ale średnio taki prezent dla brata. Okej, a jaki masz budżet, że tak powiem, na ten prezent, jeśli to nie tajemnica? Nie jest to tajemnica, natomiast nie mam ustalonego, po prostu tak no im mniejszy, tym im mniejszej coś fajnego się uda znaleźć, to fajnie. No, myślałam o jakiejś książce, ale... Mało książek widzę. A widziałem tę starą książkę z 1902 roku, Historia starożytna. Tylko już nie wiem, gdzie to było. Widziałam tam na początku, jest takie stoisko z książkami było i chyba tam wrócę. Okay. Tam było coś o fajansie polskim na przykład, ciekawa sprawa.